Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by według Twej woli ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. 17 września na skutek porozumienia pomiędzy zbrodniczym reżimem nazistowskich Niemiec i sowiecką Rosją Polska jest napadnięta. Kędzierzyn Koźle pierwszych Sowietów zobaczył dopiero po ostatnich dniach stycznia 1945 roku. W zasadzie to miejsce przez całą prawie wojnę tych Sowietów nie widziało. Ale mieszkańcy Kędzierzyna Koźla, w znakomitej większości Kresowiacy, widzieli już ich od pierwszego dnia. Dlatego, że byli właśnie na Kresach, byli na wschodzie. Tam, gdzie ci Sowieci rozpoczęli swoje barbarzyńskie marsze, rozpoczęli swoje diabelskie praktyki, tak należy to powiedzieć, to byli ludzie bez wiary, bez wartości. I to jest rzecz straszna. Czyli nie miejsce, a ludzie decydują o tym, że tu dzisiaj jesteśmy i o tym pamiętamy. Gdzieś w tym symbolicznym miejscu, gdzie znajdują się kamienie upamiętniające to niezwykle ważne dla naszej historii wydarzenie, oddajemy hołd, uznanie oraz szacunek naszym bohaterom, członkom ich rodzin, zesłańcom z Sybiru, żołnierzom Państwa Podziemnego Armii Krajowej, a także ofiarom zbrodni katyńskiej. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za piękną mszę, Państwu tak licznie zebranym za udział w tej uroczystości, za wieloletnie uczestniczenie Was Państwa, również księdza proboszcza w uroczystościach. Dzięki Wam pamięć o bohaterach nie zginie. Dziękuję za udział.